Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 26 kolejki Winner drugiej ligi, w którym Garbarnia Kraków uległa Motorowi Lublin 0-1. Jest z nami trener drużyny gości, pan Marek Saganowski. Witam serdecznie. Proszę o komentarz, panie trenerze. Przede wszystkim chciałbym pogratulować charakteru znowu całej mojej drużynie, która pokazała, że zaczyna się od obrony, trzeba walczyć od pierwszej do 90 minuty. Dzisiaj żeśmy to zrobili, znowu wywozimy 3 punkty z Krakowa, z bardzo ciężkiego terenu, bardzo nas to cieszy. Jeśli chodzi o mecz, pierwsza połowa uważam, że pod nasze dyktando mieliśmy kilka sytuacji, z których powinniśmy wykorzystać przynajmniej jeszcze jedną, dwie, na to, żeby ten mecz był spokojniejszy. Początek drugiej połowy też mamy sytuację 3-2. Wydaje mi się, że z tego przynajmniej powinniśmy oddać strzał. Tutaj Damian Sędzikowski, gdzieś tam mu ta piłka skoczyła i nie wykorzystaliśmy tego kontrataku. Potem przejęta faktycznie inicjatywa przez Garbarnię, mocno żeśmy się dali zepchnąć, ale tak jak powiedziałem, budujemy ten zespół, nieprzypadkowo mamy jedną z lepszych, najlepszą w tej chwili obronę w tej lidze, dlatego to tak skutkuje. Trudno to nawet oceniać, bo mecz z gatunku tych, których szybko zapomnimy i dobrze, bo trudno to się oglądało. Myślę, że bardzo słabe spotkanie, ale dość wyrównane też, dużo szarpanej gry, dużo chaosu. Mało gry w piłkę, efekt taki, że po raz kolejny nie strzelamy bramki u siebie i przegrywamy, więc trudno być zadowolonym, trudno być też zadowolonym z poziomu gry swojego zespołu, ale cóż, no w tej kopaninie gratulacje dla Motoru, który wykazał się skutecznością, która pozwoliła mi wywieźć stąd 3 punkty. Nic, będziemy musieli w kolejnych meczach szukać jakiegoś przełamania i odczarowania tej naszej płyty, która ewidentnie nam na wiosnę nie służy. Tyle.